Hejka kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim haulem. Troszeczkę się tutaj nowości u mnie w szafie nazbierało i stwierdziłam, że jak zawsze standardowo muszę do Was przychodzić częściej z tymi haulami, bo później mi się taka chmara nazbiera tych ciuchów i zapominam Wam pewnych rzeczy pokazać. Dobra, nie przedłużając, pokażę Wam pierwszą rzecz. To jest w sumie sukienka, taka maxi dress. Ja ją kupiłam w Marshallu, zaraz Wam powiem cenę, bo jeszcze mam metkę, za 29,99 z 60 dolarów przeceniona, więc bardzo dobra cena. Ma tutaj takie piękne koronkowe hafty, które tak ładnie prześwitują. Ogólnie jest z takiego bardzo przyjemnego materiału, idealna na takie upały, jakieś właśnie wyjścia takie, no nie wiem, na przykład właśnie na spacer albo nawet na plażę. Bardzo mi się też podoba tył tej sukienki, on jest taki na krzyż i też te ramionczka są też takie właśnie z takimi kwiatuszkami, białymi haftami. Więc tak się sukienka prezentuje. Następna rzecz to już jest taki top stanik, który już mogliście widzieć na blogu w jednej ze stylizacji. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was na bloga. Linka znajdziecie na dole. I to jest, słuchajcie, z firmy Choice. Linka Wam zostawię też na dole dla zainteresowanych. On tu jest przez środek właśnie zapinany. Takie ma srebrno-złote nity jakby, takie właśnie te zdobienia. Mi się od razu ten top stanik spodobał, jego można nosić tutaj, akurat mi się wydaje, że w moich klimatach pasuje, żeby go nosić samemu, jak i pod jakiś fajny taki taki gruby sweter, ale z takimi dużymi dziurami. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, taki jakby na szydełku też robiony. Też bardzo fajnie wygląda. Albo też właśnie do przezroczystych bluzek, też sądzę, że świetnie będzie tutaj pasował. I ten staniczek kosztował, wiecie co, już tak nie pamiętam dokładnie ceny, ale coś w granicach 15 dolarów może. Coś koło tego, a może i nawet mniej, więc tak się prezentuje. Kolejna rzecz to są spodnie, takie w sumie to są spodnie dresowe, 3/4, na dole z takimi fajnymi ściągaczami i one są właśnie takie jakieś, to są takie mazaje jakby flamastrem grubym i tu gdzieniegdzie takie jakieś serduszka są też narysowane. Bardzo mi się ten graficzny wzór spodobał i chyba takie kiedyś w jakimś teledysku miała bardzo podobne spodnie właśnie Gwen Stefani i mi się to od razu to skojarzyło z nią. I one kosztowały, słuchajcie, 9 dolarów, ja je kupiłam w Rosie i tak się prezentują. Albo właśnie do biegania takie po domu, bardzo fajne, albo gdzieś, prawda, jak chcemy się szybko jakoś tak ubrać i nie mamy czasu, to sądzę, że takie fajne spodenki warto mieć w swojej szafie. Ja już nawet wymyśliłam stylizację z tymi spodniami, więc pewnie niedługo zobaczycie na blogu. Kolejna rzecz. To jest, słuchajcie, sukienka, też maxi dress, która mi się po prostu tak podoba. Ona mi się w ogóle bardzo spodobała na stronce. To jest sukienka z Romui, ale wiecie, myślałam, że pewnie nie będzie taka jak na zdjęciu, pewnie przyjdzie coś innego, ale się miło zaskoczyła. Jest z bardzo fajnego też materiału. Pod spodem ma halkę, więc tutaj nic nam nie prześwituje. Jest z tyłu na suwak. I jest pięknie rozkloszowana, na wietrze cudownie się prezentuje, ma dwa rozporki właśnie po bokach, no jest cudowna, myślę właśnie nad jakąś stylizacją do niej i sądzę, że będę, więc na pewno będę sobie tutaj zakładać ją wieczorami, w lato, na jakieś może kolacje romantyczne z moim mężem. Okej. Okay. Sukienka, słuchajcie, kosztowała też koło 20 dolarów.
Jakoś coś koło tego. Oczywiście linka Wam zostawię na dole, to sobie możecie sprawdzić dokładnie jej cenę. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o jakość tej akurat sukienki, jest bardzo dobra, jest pięknie uszyta, żadne nitki, nic nie wystaje, wszędzie tutaj posprawdzałam. Troszeczkę jeszcze jest pognieciona, ale no to jest kwestia tylko wyprasowania, no bo to jednak przyszło w paczce. Więc z tej sukienki jestem mega, mega zadowolona i mi się bardzo podoba. Następną rzeczą to jest taki jumpsucik, długi kombinezon, jak to tam woli nazwę. To jest rozmiar akurat M-ka, tamta sukienka to była S-ka, to jest M-ka i to jest akurat ze stronki z Sheinside. I powiem Wam szczerze, że na początku jak to zobaczyłam, no to mówię, na zdjęciu to wyglądało 1000 razy lepiej na tej modelce. Mówię, no ale dobra, może wiecie, czasami jest tak, że na wieszaku coś wygląda słabo, a później jak zakładamy na siebie, no to się miło jesteśmy zaskoczeni. To przyszło też z tym paskiem. Pasek zawsze sobie można wymienić, ale ten też, powiem Wam szczerze, że jak się założy, to wcale tak źle nie wygląda. I on tutaj ma niby takie właśnie, o, pagony czy coś w tym stylu, one tak niby sterczą, niby chyba to miało być na te guziki, ale niestety tutaj nie ma ani dziurek, więc nie wiem, ja to chyba obetnę, słuchajcie, bo coś mnie tutaj denerwuje. Ma kieszenie, więc też to jest fajne i ciekawe. Z tyłu też są takie ala jakby kieszenie. Na dole ma takie podwijane nogawki, ale sądzę, że do jakiejś takiej właśnie też stylizacji bardzo fajnie się będzie prezentować i tutaj na jakieś troszeczkę chłodniejsze dni, chłodniejsze wieczory fajnie będzie wyglądać w takim ładnym piaskowym kolorze. To też kosztowało niecałe $20. Postaram się też Wam linka zostawić na dole, jeżeli to znajdę na stronce. Okej. Kolejna bluzka to jest, ona wiecie, tak też za specjalnie nie wygląda, jak ją tak teraz trzymam. To jest bluzeczka z American Eagle Outfitters. Ja bardzo lubię tą firmę, oni mają też fajne jakościowo rzeczy. Tutaj jeszcze jest taka haftka, żeby zapiąć, żeby to ładnie wyglądało. Na właśnie do kostiumu, na plażę, taki też piaskowy, ładny kolor z takimi tutaj jakby warkoczami, plecieniami. Fajna taka rozkloszowana bluzeczka wiązana, prawda, na szyję. Też mi się bardzo podoba i ja to sobie kupiłam razem do kompletu ze spodenkami, które teraz właśnie mam na sobie, ale zaraz je zobaczycie na mnie. Takie właśnie szarpane, fajne spodenki z tej samej firmy. Takie jeansy jasne, ale one są takie dłuższe te spodenki, więc bardzo fajnie się tutaj prezentują. Bluzka kosztowała mnie $9, a spodenki chyba 10,99. Wiem, że były bardzo, ale to bardzo tanie, jak nawet na tą firmę. I to tak. Kolejna rzecz to będzie taki jakby cały komplet. Mi się mega on podoba. Po pierwsze przez kolory, po drugie przez te wzory, troszeczkę takie a la azteckie, takie nie wiem, z Meksykiem mi się też trochę kojarzą. Też jest taki właśnie topik, podobny tak jak ten z Choice'a. On jest jednak tutaj z tyłu zapinany na taki srebrny suwaczek. Bardzo fajny. Cena jego to była 14,99 z 22 przecenione w TJ Maxie. Bardzo fajny topik. I w tej samej cenie były też spodenki, takie z wysokim stanem jak widzicie. Więc bardzo fajnie się to razem prezentuje, tylko kawałeczek tak skóry nam wychodzi, nie cały taki mój flak się prezentuje. I też z tyłu jest suwaczek srebrny, bardzo, ale to bardzo mi się podoba ten komplet. I tak jak mówię, zakupiony w TJ Maxie. I kończąc moje zakupy, na sobie mam koszulkę, którą już mogliście widzieć na blogu, linka oczywiście na dole znajdziecie. Strasznie jestem z tej koszulki zadowolona, gdzie powiem Wam szczerze, że moja koleżanka Sylwia z Nowego Jorku, którą pozdrawiam, ma taką samą i najśmieszniejsze jest to, że Sylwia ją kupiła rok temu, chyba w wakacje, jeżeli dobrze pamiętam, a ja kupiłam ją teraz.
a teraz mamy wiosnę. I sobie zakupiłam ją w Marshallu, kosztowała 9,99. Bardzo fajna, taka też z takimi jakby tutaj dziureczkami, prześwitami, więc nie jest w niej aż tak gorąco. Ja też zakładam do niej taki właśnie top stanik, żeby tutaj nie świecić cycem. Okej. Następną i ostatnią już rzeczą, którą chcę Wam pokazać, są to buty, które mam na sobie, ale zaraz je dobrze zobaczycie na innym po prostu filmiku. I to są buty firmy Nike. To są takie, wiecie co, to są jak buty do boksu. My się śmieliśmy z Markiem, ale tak mi się strasznie spodobały i są bardzo wygodne, są leciutkie, bo ta podeszwa to prawie nic nie waży. Taki ala zamsik tutaj jest z materiałem, bardzo, bardzo fajne te buciki, wiązane za kostkę. No mówię, bardzo, bardzo fajne i one kosztowały, były jeszcze co najlepsze, że były jedne jedyne w Rosie i one były przecenione z 30 coś dolarów. W ogóle ich pierwsza cena to chyba było coś 50 coś dolarów, później 34, a później właśnie przecenili je na 20 dolarów i za taką właśnie cenę je kupiłam. I najśmieszniejsze było to, że one miały zabezpieczenie takie właśnie ze sklepu i później ja oglądałam w samochodzie te buty i ja patrzę, mówię do Marka, no zobacz, przecież one mają jeszcze jedno zabezpieczenie. Marek szybko poleciał do sklepu, oni powiedzieli, że niestety tego zabezpieczenia nie mogą ściągnąć, bo to są zabezpieczenie z oryginalnego sklepu Nike'a i oni mówią, że mogą mu oddać pieniądze, że nie mogą mu tego ściągnąć, a Marek mówi, nie, ja chcę te buty, dobra, spoko, ja sobie jakoś dam radę. No i mój Marek poszedł do garażu z butami i już wyszedł bez zabezpieczenia, więc jakoś dał radę to otworzyć. Całe szczęście, bo już się bałam, że będę musiała buty do sklepu oddać. Więc bardzo fajne buciki, naprawdę takie tutaj do biegania, fajnie się prezentują. Jeszcze jedna rzecz, mam dla Was rozdanie. Do wygrania firma Romwe zasponsorowała Wam bluzeczkę, którą będziecie widzieć teraz tutaj na zdjęciu. Jest to piękna koronkowa bluzka, wydaje mi się, że pasująca dla każdego i do wszystkiego, na każdą okazję, czy to na romantyczną randkę, czy po prostu na wyjście, czy na imprezę nawet. Możecie to sobie założyć. Co trzeba zrobić? Trzeba być moim subskrybentem, polubić ten filmik, zalogować się na firmę Romwe i dodać komentarz po prostu na Facebooku. Oczywiście linka znajdziecie pod tym filmikiem, dlaczego byście założyli tą bluzkę albo dlaczego Wam się ta bluzka podoba. Ja Wam oczywiście linka zostawię na dole. Konkurs będzie trwał przez 5 dni i później wylosowana osoba zostanie podana na dole pod tym filmikiem. Okej, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Regulamin konkursu rozdania będzie też na dole. I ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaczki.